Witam, witam serdecznie w magazynie audiowizualnym Polaraxa. Dzisiaj kolejny odcinek z cyklu Magiczny Egipt. Odcinek ważny w tym sensie, że próbuje przede wszystkim pojąć, czym jest fenomen starożytnego Egiptu. Bez tego nigdy nie uda się odkryć nam tajemnicy tego miejsca. Tajemnicy o tyle ważnej, że być może ta odległa w czasie cywilizacja. Pokaże nam drogę, jak uratować tę, którą mamy obecnie. John Anthony West, nieżyjący już i legendarny badacz tajemnic starożytnego Egiptu, zwykł mawiać, że Egipt, proszę państwa, jest jak seks. Można o nim przeczytać wszystkie książki świata, można obejrzeć wszystkie możliwe zdjęcia starożytnych budowli i artefaktów. Ale zanim się go nie poczuje na własnej skórze, to się go nie zrozumie. Trzeba pojechać i wystawić się na działanie budowli i symboli, i pozwolić sobie na prawdziwą transformację. Według Westa nie da się też zrozumieć Egiptu bez przeczytania książek szwalera De Lubicz. Kiedy patrzymy w historię i oceniamy tempo jej rozwoju i osiągnięcia, często przykładamy do tego miarę teorii ewolucji Darwina. Według tej teorii rozwój człowieka jest linearny i zaczyna się od tempego jaskiniowca, który na drodze powolnego, jednostajnego rozwoju osiąga współczesny nam poziom, gdzie nasza wysoko rozwinięta inteligencja stworzyła supernowoczesną broń. Która jest nas w stanie cofnąć do czasów jaskiniowców w przeciągu kwadransa. Zakłóceniem w takim patrzeniu na linearną historię jest Egipt i zabytki jego przeszłości, które przetrwały do dziś. Sfinks i wzniesione wokół niego świątynie sięgają głęboko w czasy przeddynastyczne, a więc prymitywne, ale tylko w teorii. Bo skoro ci ludzie zbudowali sfinksa i otaczające go budowle, to nie mogli być prymitywnymi jaskiniowcami, bo musieli posiadać nie tylko doskonałą organizację, ale także technologię i środki do stworzenia takich konstrukcji. Współczesna Egiptologia, mimo ponad 100 lat intensywnych badań, nadal uparcie nie chce dostrzec swoistej dewolucji, jaka nastąpiła od czasów prehistorycznych do historycznego już Egiptu faraonów. Dla Egiptologów i znakomitej większości historyków czasy 10 tysięcy lat przed naszą erą to czasy prymitywne, czasy myśliwych zbieraczy. Niezdolnych tworzyć skomplikowanych inżynieryjnie budynków i posągów. Cała współczesna archeologia opiera swoje datowanie na znalezionych glinianych naczyniach. Tak, proszę Państwa, rozbite skorupy i ich datowanie to podstawowy model badawczy historyków. Cała obecna wiedza akademicka na temat ludzkiej przeszłości w gruncie rzeczy opiera się właśnie na tym. Oznacza to, że jeśli ktoś za 5000 lat odkopie naszą cywilizację, może mieć kłopoty z tymi skorupami, bo po papierowych kubkach nic nie zostanie. O ile w kwestii datowania największa batalia o właściwą metodę badawczą trwa w Egipcie, to największy i najpoważniejszy dowód świadczący o tym, że w czasach, w których historia umieszcza prymitywnych myśliwych zbieraczy, Tworzono wyrafinowane i zaawansowane technologiczne budowle, odnaleziono w Turcji. I mowa tu o Gebekli Tepe. Miejsce to odkryto w połowie lat 90. i od tego czasu prowadzone są tam wykopaliska archeologiczne. Samo miejsce i znalezione tam kamienne kręgi są niezwykłe. I co ciekawe, zostały one celowo zasypane przez ludzi, którzy je stworzyli. Dzięki temu kręgi te przetrwały do naszych czasów w doskonałym stanie. W centrum każdego kamiennego kręgu ustawiono dwie bardzo wysokie kamienne kolumny, ważące 10-15 ton każda. Kamienny materiał na kręgi wydobywano w kamieniołomie leżącym około kilometra dalej. I nie są to niekształtne bryły kamienne, jak na przykład w przypadku angielskiego Stonehenge. Słupy w Gobekli Tepe są doskonale obrobione i ozdobione są wykutymi w skale reliefami, co świadczy o wiedzy, umiejętnościach i technologii tych, którzy je stworzyli. Klaus Schmidt, niemiecki archeolog, który odkrył to miejsce i przez lata prowadził tam wykopaliska archeologiczne, na podstawie badań radiowęglowych ustalił datę zasypania tych kamiennych kręgów na 10 tysięcy lat przed naszą erą. Mógł tego dokonać, ponieważ ludzie, którzy zasypywali kompleks, palili ogniska, dzięki czemu do kręgów trafił materiał organiczny, który można było zbadać. Takie odkrycie jednak sugeruje coś jeszcze. Mianowicie to, że kamienne kręgi musiały powstać dużo, dużo wcześniej niż 10 tysięcy lat przed naszą erą. I jest to prawdziwa, historyczna bomba atomowa, kompletnie niepasująca do ewolucyjnej układanki, jaką stworzyła współczesna Akademia. Wykopaliska w Turcji przebiegają w żółwim tempie, co jest zrozumiałe. Gobekli Tepe jest konstrukcją unikalną pod wieloma względami. I należy się tam poruszać z wielką rozwagą i ostrożnością. Okazało się jednak, że znalezione kamienne kręgi są najmłodsze w całym kompleksie, bo pod nimi znajdują się znacznie starsze. Aż strach pomyśleć o momencie w czasie, w którym postawiono w tym miejscu pierwszy kamienny krąg. Gobek litepe jest doskonale zachowane, bo jak już wspomniałem, zostało celowo zasypane. I dziś nie znamy powodu, dlaczego podjęto taką decyzję. Wyraźnie ktoś chciał ukryć cały kompleks i dzięki temu przetrwał on nienaruszony przez następne 12 tysięcy lat. Jest to przypadek bez precedensu, bo to, co znaleziono na terenie Turcji, jest absolutnie unikalne. Rolnik, który orał swoje pole na wzgórzu, natrafił swoim pługiem na kamień. Myślał, że to jeden z tak zwanych polnych kamieni i chciał go usunąć. Zaczął kopać, aby go wydobyć, ale okazało się, że jest to jeden ze słupów kamiennego kręgu, jaki przez tysiące lat spoczywał nietknięty ludzką ręką, aż do naszych czasów. Nie ma więc tutaj wątpliwości, że mamy do czynienia z budowlą znacznie starszą niż Sumer czy starożytny Egipt. Starszą, pod warunkiem, że zgadzamy się z oficjalną teorią egiptologów, którzy uważają, że początki starożytnego Egiptu sięgają co najwyżej 4500 lat przed naszą erą. Tymczasem fenomen Göbekli-Tepe sugeruje, że zaawansowana ludzka cywilizacja rozwijała się dużo dawniej i Egipt może być znacznie starszy, co sugeruje wielu badaczy. A co rozbija się o mur milczenia i obojętności Akademii? Najlepszym przykładem tego, że Egipt mógł rozwijać się w czasach Gobekli Tepe, może być Sfinks na płaskowyżu w gizie, który nosi na sobie silne ślady erozji, co sugeruje, że jest znacznie starszy niż czasy, w jakich ustawiają go egiptolodzy. Pierwszym, który zwrócił na to uwagę, był legendarny badacz starożytnej mistyki René Adolf Schwaler de Lubicz w swojej książce Tajna Nauka Królowie faraonicznej teokracji. Uznał on, że powierzchnia sfinksa została zniszczona przez wodę, a nie przez pustynny wiatr. I jego spostrzeżenie przeszło w tamtych czasach zupełnie bez echa. Ale trzeba mu przyznać sprawiedliwość że było niezwykle celne, wskazując, że najwspanialsza rzeźba na naszej planecie i towarzyszące jej świątynie, zbudowane z potężnych, ważących dziesiątki ton głazów, jest znacznie starsza niż ustalona przez naukę data. Przez co cały paradygmat naukowy, opierający się na liniowym rozwoju, musi ulec dramatycznej zmianie. Interesujące jest to, że o ile historycy i archeolodzy zaciekle zwalczają najdrobniejsze, nawet przesunięcie daty powstania egipskich budowli wstecz, to geolodzy nie mają już takich skrupułów. I wśród nich najbardziej znany jest oczywiście Robert Schock. Dzięki geologom wiadomo, że głowa sfinksa została przekuta z poprzedniego kształtu w taki, jaki znamy obecnie. Dziś nie ma sposobu, aby wiedzieć, jak wyglądał Sfinks, zanim zmieniono mu twarz. Jest ona w znacznie lepszym stanie niż reszta ciała Sfinksa, także dlatego, że jest z twardszej skały. Rzadko wspomina się o tym, że obecna twarz Sfinksa, zwłaszcza gdy popatrzeć na nią z profilu, ma afrykańskie, murzyńskie rysy. Dziś uważa się za niepoprawne politycznie, aby o tym wspominać, mimo że zostało to potwierdzone przez antropologów, takich jak Frank Domingo z oddziału forensycznego nowojorskiej policji. Jeśli popatrzeć na ryciny sfinksa z XVIII wieku, ten element fizjonomii rzuca się w oczy jeszcze bardziej. Ustalenie daty stworzenia sfinksa i otaczających go świątyń, wbrew pozorom, jest ważne, bo mówi o tym, że w naszej zamierzchłej przeszłości istniała zaawansowana technologicznie cywilizacja, przy której to, co mamy teraz, jest zwykłym, błyszczącym, sztucznym blaskiem, zaawansowanym technologicznie barbarzyństwem. Popatrzcie Państwo na newsy, jakie dziś serwują nam media. Jest to jednostajna do znudzenia historia zniszczenia. Tymczasem Egipt powinien uczyć nas tego, na czym polega prawdziwa cywilizacja i to również zauważył Szwaler de Lubicz. Cała cywilizacja Egiptu była poświęcona osiągnięciu jednego celu, którym była nieśmiertelność. Ich teksty, traktuje się dziś jako natchnione, poetyczne teksty religijne, i nikt wiedzy starożytnych Egipcjan nie traktuje serio. Ich wiara, że mumifikacja zwłok ma wpływ na życie pozagrobowe, uważana jest za dziecięco naiwną. Tymczasem egipscy kapłani, czyli starożytni naukowcy, nie mieli wątpliwości, że życie nie kończy się wraz ze śmiercią biologicznego ciała. Byli przekonani, że można w taki sposób ukształtować ludzką świadomość. Że pomimo zniszczenia biologicznego ciała, oświecony duch w człowieku pozostaje nieśmiertelny. Nasza współczesna, mechanicystycznie skonstruowana nauka kompletnie to ignoruje. To, co dziś wiemy na temat wiedzy starożytnych, to kilka przebłysków czegoś, czego często nie rozumiemy, i przez to nazywamy anomalią. Szukamy w Egipcie jakiejś specyficznej, określonej technologii, jak te, które używamy w naszych czasach, gdy tymczasem technologia starożytnych, zaawansowanych cywilizacji opierała się na kosmologii. Jest ona dla nas nadal tajemnicą, bo nie rozumiemy sensu ustawiania budowli w kosmicznej orientacji, lub tworzenia gigantycznych map nieba na Ziemi. Poza tym, nawet przy udziale naszej obecnej, tzw. Tak zaawansowanej technologii, nie jesteśmy w stanie odtworzyć egipskich budowli, nie tylko piramid, ale i świątyń. Czy ta technologia ma związek z odpowiednim stanem świadomości, którego Egipcjanie mieli obsesję? Jeśli tak, nasza obecna cywilizacja jest zbyt prymitywna ze swoimi maszynami. Aby móc konkurować z tym, co stworzył starożytny Egipt. Potęga ludzkiej świadomości i stanów, w jaki można ją wprowadzić, jest czymś, przy czym współczesna nauka jest kompletnie bezradna. Znacie zapewne Państwo przypadki, gdy matka widząc dziecko przygniecione przez samochód, podnosi go na tyle, że uwięzione pod tonami żelaza dziecko jest w stanie wyczołgać się i uratować. Czegoś takiego ta kobieta nie była w stanie zrobić przed tym wypadkiem, ale także powtórzyć tego później. Jest to ponadludzkie siły, tyle że o ile człowiek pozostał ten sam, to nagle dokonał radykalnej zmiany swojej świadomości, która dała mu tę nadludzką siłę. Czy w taki sposób, ważący zaledwie 45 kg ed Litz -Kalnin w Homestead na Florydzie, zbudował swój słynny koralowy zamek? Nigdy nie powiedział, jak tego dokonał, ale mówił o tym, że zrozumiał on wiedzę starożytnego Egiptu i był w stanie wznieść swoją budowlę bez pomocy innych i ciężkiego sprzętu budowlanego. Dlatego technologią starożytnego Egiptu jest ustawienie budowli na płaskowyżu w Gizie, które razem wzięte tworzy niezwykłą, kosmologiczną maszynę. Nawet Egiptolodzy zgadzają się z tym, że budowle w Gizie nie powstały przypadkowo i są częścią jakiegoś większego planu. Druga co do wielkości piramida w Gizie, piramida Hefrena i piramida Mykerinosa, Zostały zbudowane w miejscu czegoś, co istniało tam przed tymi budowlami. Piramidy mogły być także budowlami, które tworzono i udoskonalano przez całe pokolenia. Wiele wskazuje na to, że żadna z nich nie jest dziełem pojedynczego władcy i był to nieustający proces. Budowle starożytnego Egiptu wymagały do swojego stworzenia poważnej wiedzy inżynieryjnej i jak się okazuje, nie była to wiedza unikalna tylko dla tego miejsca. Technologie tworzenia budowli z kolosalnych wielotonowych głazów stosowano w Balbek w Libanie, a także w tiłanaku w Boliwii. Taką zaawansowaną technologię stosowano także przy budowie Gobekli Tepe. Nie jest ona tak monumentalna jak w Egipcie, ale stworzono to ponad 10 tysięcy lat przed naszą erą, czyli w czasach, w których akademicy historycy akceptują istnienie jedynie prymitywnych myśliwych zbieraczy. O ile jednak w tych wszystkich przypadkach niewiele wiemy o tych, którzy stworzyli te budowle, to w przypadku starożytnego Egiptu wiemy o nich znacznie więcej. Wydarzyło się bowiem coś, co zmieniło człowieka i jego nastawienie do życia. Czy zastanawialiście się kiedyś państwo nad tym, dlaczego myśliwy i zbieracz nagle zatrzymał się w miejscu i zaczął uprawiać ziemię i hodować zwierzęta? Miał przecież tych zwierząt pod dostatkiem w lasach i na preriach i z powodzeniem polował na nie przez tysiące lat. Nie musiał ich hodować. Podobnie było z dzikim, rosnącym bez potrzeby uprawiania gleby zbożem i wieloma owocami i warzywami, które rosły bez potrzeby ich pielęgnowania. A tu nagle człowiek zatrzymuje się w miejscu i podejmuje decyzję, że zamiast hasać sobie po lasach, będzie w pocie i znoju uprawiał ziemię. Ta ziemia i tak nie rodziła za wiele. Ale zatrzymanie się w miejscu sprawiało, że jedzenie stawało się bardzo monotonne. Życie i zdrowie myśliwego zbieracza było znacznie lepsze od ludzi, którzy przestali wędrować, i potwierdzają to wyniki badań medycznych przeprowadzonych na znalezionych kościach tych ludzi. Czy zatem uprawa ziemi i osiadły tryb życia jest postępem w rozwoju ludzkości? A może czymś kompletnie odwrotnym? I jak to się stało, że człowiek zszedł z wcześniej obranej drogi rozwoju i wkroczył na zupełnie inną, znacznie bardziej wyboistą i niebezpieczną? Odpowiedzią jest tu globalny kataklizm, który zmiótł z powierzchni Ziemi wszystko to, co nazywamy dziś terminem zaginiona cywilizacja. Dziś wyróżnia się co najmniej dwa takie wydarzenia. Jedno z nich miało miejsce ponad 11 tysięcy lat przed naszą erą i jest to czas wymierania megafauny. Powodem było uderzenie w Ziemię wielkiej asteroidy lub komety. Drugim kataklizmem mógł być gigantyczny wybuch na Słońcu, jaki miał miejsce 9700 lat przed naszą erą. Powstał wówczas efekt nazywany dziś efektem Carringtona, tyle że na globalną skalę i dzięki temu zaczął topnieć gigantyczny lodowiec, tworząc epokę, w której żyjemy teraz, czyli epokę międzyglacjalną. Topnienie lodowca miało katastrofalne skutki dla zaginionej cywilizacji, podnosząc poziom światowego oceanu i zmieniając kompletnie klimat i kształt kontynentów, jakie znamy dziś. Śladami tego gwałtownego upadku zaginionej cywilizacji są rozmaite artefakty, które kompletnie nie pasują do swoich czasów i są zapewne pozostałościami po zaawansowanej cywilizacji, jaka istniała wcześniej i została zniszczona przez podwójną katastrofę, do jakiej doszło w ciągu dwóch tysięcy lat. W tym sensie mityczna Atlantyda nie jest żadnym konkretnym lądem czy wyspą. A raczej ogólną nazwą dla wysoko rozwiniętej cywilizacji, która istniała w wielu miejscach na świecie, jest książka, która jest na mojej liście, ale ze względu na cenę jest poza moim zasięgiem. Napisał ją muzykolog, ale także filozof, sufista Ernest MacLean. Nosi ona tytuł Pythagorean Plato, pitagorejski Platon, i jest to fascynująca książka. Omawia ona platońskie dialogi jako alegorie matematyczne. W dialogach Timajos i Krytyasz McLean odkrywa, że Atlantyda była tyranią muzyczną. I wiem, że dla wielu państwa brzmi to dziwacznie, a dla niektórych wręcz niedorzecznie, ale coś w tym jest, zważywszy na fakt, jak wielką wagę przykładał starożytny Egipt do dźwięków. I przetwarzania ich w energię, zdolną wycinać potężne obeliski z twardego granitu. Ernest McLean był profesorem muzykologii na Brooklyn College i zmarł w 2014 roku. Inną znakomitą książką na temat Atlantydy jest Atlantis and the Cycles of Time Atlantyda i Cykle Czasu. Jej autorem jest Jocelyn Godwin i jest ona nadal dostępna w księgarniach. Gadwin omawia tam niemalże wszystkie ważne teorie na temat Atlantydy. Z tej lektury można wyciągnąć wniosek, że Platon doskonale wiedział o istnieniu zaginionej cywilizacji i opisał ją bardziej szczegółowo, niż nam się wydaje. Wszystkie liczby, jakie użył, tworzą muzyczną alegorię. Język dostępny tylko dla wtajemniczonych. Atlantyda nie jest legendą o zaginionym, bajkowym świecie. A zaginioną cywilizacją, która realnie istniała na Ziemi kilkanaście tysięcy lat temu i padła pod ciosami kosmicznego, globalnego kataklizmu. Egipcjanie sami siebie nazywali kontynuatorami kogoś, kto żył przed nimi. Przez tysiące lat trwania starożytnego Egiptu nie ulega wątpliwości, że wiele tajemnic zaginionej cywilizacji zostało ponownie odkrytych. Mimo, że Egiptu nie ma już od 2000 lat, to nadal stoją tam wszystkie monumenty części kosmicznej maszynerii, przed której uruchomieniem chronią świat Mark Leiner i Zachi Hałas. Obaj należący do fundacji Edgara Casey, tego samego, który powiedział, że piramidy mają ponad 10 tysięcy lat, i który powiedział także, że Biblioteka Tajemnic znajduje się pod lewą łapą sfinksa. Jedyną osobą, która najlepiej rozumiała tajemnicę Sfinksa, był zmarły niedawno nieodżałowany John Anthony West. Starał się on przekonać wszystkich fascynatów Egiptu, że aby pojąć ten fenomen, potrzebna jest pokora i respekt dla kogoś, kto rozumiał świat i ludzką w nim rolę lepiej niż my sami. Pozwala to zrozumieć różnicę pomiędzy postępem a cywilizacją. Dziękuję za uwagę. Mówił Kresmiekina.